Przynajmniej raz w tygodniu ulica Kraszewskiego jest nieprzejezdna. Wszystko za sprawą handlarzy i osób odwiedzających zieleniak. Taki stan rzeczy jest utrapieniem dla mieszkańców Dębicy, którzy korzystają z tego przejazdu na co dzień. Targowisko w Dębicy położone przy ulicy Kraszewskiego to tak naprawdę dwa duże place handlowe – zieleniak i bazar. Można tutaj kupić praktycznie wszystko. Najwięcej kupujących i handlujących nie tylko z Dębicy przyjeżdża w to miejsce w każdą środę. W ten dzień zarówno dwa place handlowe, jak też ulica Kraszewskiego tętnią targowym życiem. Jeżeli na bazar przychodzę, to tylko w środę. No bo jest wszystko w tej chwili, a tak w zwykły dzień, no to zależy. Coś tam jest, a żeby kupić to, co się chce, to nie zawsze. Osoby handlujące na ulicę Kraszewskiego wjeżdżają swoimi samochodami w godzinach od 5 do 7 rano i po południu od 15 do 16 celem dostarczenia towaru na swoje stanowiska handlowe. Kupcy mogą zatrzymać się w tym miejscu tylko na krótką chwilę. Ulica dzieląca oba place targowe pozostaje jednak cały czas przejezdna, a kierowcy dostosowują się do panujących w tym miejscu korków i niebezpiecznego zamieszania, gdzie piesi praktycznie poruszają się wśród jeżdżących aut. Do Urzędu Miejskiego w Dębicy skierowane zostały prośby o czasowe, godzinowe zamknięcie ruchu w tym miejscu w każdą handlową środę. Reporterzy polskiej telewizji regionalnej PTVR rozmawiali na ten temat i jak się okazuje, nie wszyscy są takiego zdania, a opinie w tej sprawie są różne. 20 parę lat już tu handlujemy, w tym ciągu właśnie, no i zawsze problem będzie w środę, no powtarzał się, bo tu jest no, ruch jednokierunkowy, autka cały czas przejeżdżają. Była już rozmowa na ten temat, że miałaby w planach być, że droga miała być zamknięta tutaj na parę godzin właśnie w środę, no ale niestety od paru lat nic się w tym kierunku nie wydarzyło dobrego. No stoimy tak jak stoimy, prawda, no widać jest delikatne zamieszanie, przechodnie, auta jeżdżą, no jest to dla wszystkich, proszę Panią. Myślę, że i dla przechodzących, dla handlarzy, może dla nas, wie Pani, to generalnie może nie ma dużego problemu, jak bardziej dla kupujących, prawda, bo jest, no są pewne ograniczenia z tego powodu. Na większych bazarach zamykają. Ale jeśli się kierowcy dostosują do ruchu, bo to wiadomo, że to jest teren zabudowany i trzeba... Mąż przyjedzie na jedną minutkę i nikomu nie przeszkadza. Dokładnie. Nie wiem, kto się szuka. Ludzie są zadowoleni, a jak ludzie zadowoleni, to i władza powinna być zadowolona, prawda? Niech pan powie. O, i nie nerwowi. Nie ma nerwowych. Dokładnie. Dokładnie. I uśmiechać się. Proszę przekazać na górze, że jesteśmy zadowoleni i żeby nam nie przeszkadzali. Większy ruch dla mnie jest najlepszy, jeśli chodzi o ludzi. A jeśli chodzi, bazar sam sobie istnieje, proszę panią, od kilku lat tutaj i żyje swoim rytmem, nikomu nic nie przeszkadza, jest wszystko w porządku. Ludzie zadowoleni, są bardzo zadowoleni, jeśli chodzi o Dębicę. Czy państwo są zadowoleni z bazaru? Tak, proszę, macie tutaj przykład. Czy pani jest zadowolona z bazaru tutaj? Halo? Tak, proszę. Nie ma negatywa, ani jednej osoby. Oprócz niektórych handlowców, którzy chcieliby w środę czasowo zamknąć ruch na ulicy Kraszewskiego, są także mieszkańcy, którzy w tej sprawie mają odmienne zdanie, ponieważ na co dzień korzystają z tego przejazdu i skarżą się na bardzo duże utrudnienia komunikacyjne lub całkowity paraliż ruchu w tym miejscu. Od wielu lat są przyzwyczajeni do tego przejazdu i nie chcieliby tego zmieniać. Jak zatem pogodzić obie strony i jaką decyzję w tej sprawie podejmą miejscy urzędnicy? Więcej na ten temat już wkrótce na antenie programu polskiej telewizji regionalnej PTVR.